Jego Magnificencjo, Ojcze Dyrektorze, Państwo Parlamentarzyści, Szanowni Państwo. W moim krótkim wystąpieniu chcę pokazać, jaką ważną rolą dla Polski jest polskie rolnictwo, jak ważną to jest ważny dział w eksporcie, także postaram się to jak najszybciej streścić. Polska, nasza ojczyzna, zajmuje powierzchnię 312 tysięcy kilometrów, z czego 93% to są obszary wiejskie i żyje na nich 40% osób. Co prawda wszystkie nie zajmują się rolnictwem, ale tyle osób żyje na polskich terenach wiejskich. 7% powierzchni użytków rolnych Unii Europejskiej to użytki polskie, należące do Polski. 10% użytków ornych, gruntów ornych Unii Europejskiej są to grunty polskie. Czyli widzimy, że grunty orne to jest 1/10 wszystkich gruntów, które są w Unii Europejskiej. W polskim sektorze spożywczym zatrudnionych jest 1,7 miliona pracowników, wszystkich zatrudnionych w przemyśle. Co 10 pracownik jest zatrudniony w sektorze rolno-spożywczym. Wartość produkcji gospodarstw rolnych plasuje polskie rolnictwo na 7 miejscu w Unii Europejskiej. Także widać, jak ważna jest to gałąź gospodarki dla nas. Jeżeli weźmiemy pod uwagę powierzchnię użytków rolnych, to 74% są to użytki przeznaczone pod zasiewy, 19% łąki, pastwiska 3%, sady 2%, pozostałe 2%. Na tym wykresie widać, w tej tabeli widać, jakie miejsca Polska zajmuje pod względem danych produkcji. I tak, jeżeli chodzi o zboża, mamy 16 miejsce w świecie, 4 w Unii Europejskiej, trzoda chlewna 10 w świecie, 4 w Unii Europejskiej, drób 10 w świecie, 1 w Unii Europejskiej. Jak prześledzimy wszystko, to widzimy, że praktycznie w Unii Europejskiej zajmujemy miejsca od 1 do 5, a na świecie praktycznie w pierwszej 10, w pierwszej 15. I to wszystko skutkuje tym, że wartość naszego eksportu ciągle rośnie. Co roku mamy wzrost eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Obecnie kształtuje się on na poziomie około 30 miliardów euro. Głównie eksportujemy do krajów Unii Europejskiej, jednakże też do Wspólnoty Niepodległych Państw 4%, pozostałe kraje 11% i 2%. Najwięksi producenci zbóż w Unii Europejskiej są to Francja, Niemcy, Rumunia, na 4. miejscu jest Polska. Na następnym slajdzie pokażę Państwu samowystarczalność Polski w kontekście produkcji rolnej i widać, że praktycznie, to jest produkcja mięsna akurat, praktycznie wszystkie produkcje, czy to jest wieprzowina, wołowina czy drób, produkujemy o wiele więcej niż spożywamy sami, niż mamy popyt wewnętrzny. I tutaj jednoznacznie widać, że Polska jest uzależniona od eksportu. Polskie rolnictwo, żeby osiągało bardzo dobre wyniki, żebyśmy mieli z tego dużo korzyści, musimy eksportować jak najwięcej. Dlatego szukamy coraz to nowych rynków zbytu, niekiedy bardzo egzotycznych. Ja to w późniejszych slajdach przedstawię. I otóż tak, w produkcji drobiu, jak mówiłem, zajmujemy 1. miejsce, 10. na świecie. Za nami jest w Unii Europejskiej Wielka Brytania, Francja, Hiszpania. Jeżeli chodzi o wieprzowinę, zajmujemy 4. miejsce w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o produkcję wieprzowiny, wyprzedzają nas Niemcy, Hiszpania, Francja. Dania jest za Polską, na 5. miejscu. Wołowina, 7. miejsce w Unii Europejskiej. W odnośnie wołowiny, to nasz eksport to jest 87% całej produkcji wołowiny. Także w tym dziale mamy największy udział eksportu. Jeżeli chodzi o produkcję mleka, jesteśmy na miejscu 4. Przed nami są Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Jest to też bardzo znacząca gałąź polskiego rolnictwa. W produkcji w Unii Europejskiej 4. miejsce w produkcji odtłuszczonego mleka w proszku, 5. miejsce w produkcji masła i serów, 6. świeżych produktów mleczarskich. Jeżeli chodzi o produkcję warzyw i owoców, wyglądamy jeszcze lepiej. Tu jesteśmy prawdziwym liderem w Unii Europejskiej pod względem i ilości hektarów, które zajmują nasze uprawy, i ilości też eksportu i produkcji. Widzimy, praktycznie mamy pozycję pierwszą lub drugą wszędzie, czy to odnośnie jabłek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek. Także praktycznie jesteśmy europejskim liderem w produkcji
warzyw, owoców, przepraszam. W produkcji warzyw też oczywiście. W produkcji warzyw widzimy też pierwsze miejsce procentem kapusty, drugie pieczarki, marchew, trzecie miejsce ziemniaki, cebula. Sama produkcja warzyw, owoców i mięsa to nie wszystko. Polski przemysł rolno-spożywczy jest bardzo silny również w produkcji słodyczy i wyrobów cukierniczych. Tutaj widzimy, jaka jest różnica, o ile jest większy nasz eksport od importu. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje kilka zadań, celów promocyjnych. I tak, na rynkach zagranicznych realizujemy kampanię Poland Tastes Good. Podczas tej kampanii głównie organizujemy wyjazdy, stoiska na targach międzynarodowych. Bierzemy udział w kilkudziesięciu wystawach, takich spotkaniach i wystawach, które będą na przykład w 2020 roku kolejnym. I podczas tych targów zapraszamy producentów, przeprowadzamy z nimi wcześniej szkolenia, jak mają się zachować na danym rynku, jakich błędów mają nie popełnić. Organizujemy spotkania B2B, pomagamy polskim przedsiębiorcom i w ten sposób zdobywamy te kolejne rynki zbytu, co o tym najlepiej świadczy właśnie wartość tego eksportu, który jest 30 miliardów euro. Tu są przykładowe kraje, do których jeździmy z naszymi misjami. To są też również kraje Unii Europejskiej, ale bardzo często są to bardzo kraje odległe, takie jak Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny. Ogólnie polska żywność postrzegana jest bardzo dobrze w krajach za granicą. Postrzegana jest jako żywność wysokiej jakości. Żywność bezpieczna, poza jakimiś drobnymi incydentami, które się zdarzają w każdych krajach, nie ma to najmniejszego znaczenia. Jesteśmy naprawdę bardzo pozytywnie postrzegani. Jest to duża zasługa naszych przedsiębiorców, rolników, którzy dbają o to, żeby ta produkcja była na bardzo wysokim poziomie, żeby zwierzęta były w sposób prawidłowy i hodowane, żywione, mięso było w dobrej jakości, tak samo jak produkty roślinne, żeby nie zawierały pozostałości środków ochrony roślin, żeby nie zawierały genetycznych modyfikacji i były wolne od chorób roślin. Za granicą szczególnie koncentrujemy się ostatnio na krajach azjatyckich również, ponieważ w krajach azjatyckich polska żywność jest uznawana jako żywność premium, w ogóle żywność ze starego kontynentu, żywność bardzo drogą, ekskluzywną. I to jest jeden z głównych naszych kierunków działania, pośpieszę się. W Polsce mamy promocję Polska smakuje. Zachęcamy do kupowania produktów polskich, między innymi też przez głównie zachęcamy do produktów oznaczonych logiem Produkt Polski, bo są to produkty, które zawierają minimum 75% surowców polskich. Dlaczego jest to? Ponieważ jest to w ten sposób skonstruowane, że niektóre wyroby nie mogą zawierać 100% produktów polskich, ponieważ na przykład rodzynki zawierają w sobie jakieś ciastka, czy na przykład jogurt jest bananowy i ma wsad bananowy, i to są po prostu ktoś jak konstruował rozporządzenie, to przewidział, że po prostu niektóre rośliny nie... Tak, przyprawy po prostu nie występują w Polsce. Dlatego jest 75%, ale uważam, że to jest bardzo dużo. Także zachęcam Państwa również do zwracania uwagi. To jest jedyne logo, które jest honorowane przez Ministerstwo Rolnictwa właściwe. I to logo, budowanie pozwala po pierwsze, najważniejsze, budować świadomość konsumencką, patriotyzm konsumencki, ponieważ jak kiedyś ktoś obliczył nawyki konsumenckie, jakie mamy, jeżeli zmienimy je o 1%, na to, żebyśmy kupowali rodzime nasze produkty, to skutkuje to zyskiem około 6 miliardów do budżetu państwa. Ponieważ jak uprawia rolnik kapustę, to sam on oczywiście tylko z tej kapusty nie korzysta, tylko zatrudnia osoby, ktoś sprzedaje mu nawozy, energię, ktoś sprzedaje mu paliwo, ktoś wybudował dla niego chłodnie, przetwórnie i w ten sposób napędzamy całą gospodarkę. Także z tego miejsca chcę Państwa zachęcić do kupowania produktu polskiego. Dziękuję bardzo.